Dzisiaj będę mówił o jednostce, która budzi strach, która wywołuje ogromny niepokój, ale równocześnie wobec której ciężko jest nie czuć ogromnego respektu. I kiedy widzi się tę jednostkę w oddali, jak to trzyma kosę i zbiera się do ataku, wtedy też ciężko zrobić cokolwiek innego niż brać nogi za pas. Spierdalaj z mojej ziemi! Nie no, nie o tej jednostce dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie o kosiarzach Nilesha Zdermana. Książkę dostałem... No, nie tak stricte do recenzji, przynajmniej tak to zrozumiałem. Natomiast dostałem tę książkę od wydawnictwa Uroboros, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. I też ja pierwotnie nie miałem w planach nagrywania osobnej recenzji tej książki. Miałem w planach coś powiedzieć o niej w podsumowaniu lutego. Natomiast stwierdziłem, że to jest książka, która jest na tyle specyficzna, że widzę potencjał nagrania osobnego kilkunastominutowego filmu bo myślę, że kilka ciekawych kwestii można tutaj poruszyć. Eee, warto też chyba zacząć od tego, że ja tę książkę skończyłem no, ponownie bardzo szybko. To był podobny czas jak w przypadku Problemu Trzech Ciał. W mniej więcej dzień mi się udało tę książkę skończyć eee, i dostałem chyba ze trzy zapytania na Instagramie, czy to jest tak dobra książka, eee, skoro skończyłem ją w tak krótkim czasie. I miałem opory, i ciągle też mam opory, żeby powiedzieć wprost, że to jest jakaś bardzo dobra książka. Natomiast nie miałem oporów przed no, przyznaniem, że to jest na pewno bardzo dobra rozrywka. I w tych kategoriach tę książkę na pewno można polecić. W innych kategoriach jest już troszkę inaczej, ale myślę, że zdążę sobie o tym pogadać. Mam też nadzieję, że nie robię nic złego, bo planowo ta recenzja ma się pojawić 7 lutego, czyli dzień przed premierą tej książki. No ale co, no, zobaczymy, jak to będzie. Fabuła jest dość znana, bo nawet nie fabuła, bardziej realia świata przedstawionego i wydaje mi się, że to jest ten taki magnes, który bardzo dużą część czytelników przyciąga do tej książki, bo jest to książka, której akcja dzieje się w świecie, w przyszłości, w którym to ludzkości udało się wyeliminować śmierć. Nie ma śmierci, nie ma wojen, nie ma chorób i innych takich nieprzyjemnych rzeczy z tego wora i nawet jeżeli zdarzyłby się potencjalnie nieprzyjemny wypadek typu Idziecie sobie ulicą e, i spada wam cegłówka na głowę, powodując wasz zgon, to nie umieracie, bo zostajecie wskrzeszeni. E, dlatego też w tym świecie nie ma samobójców, bo nawet jeżeli postanowicie sami się zabić, e, to zostajecie wskrzeszeni. E, I jest odpowiedzialny za to e, tak zwany Thunderhead. E, I o tym jest akurat stosunkowo niewiele w tej pierwszej książce. W ogóle taka moja generalna myśl po skończeniu tej książki to jest to, że ta. Pierwsza książka to jest generalnie duży wstęp i on ma nam nakreślić bohaterów, realia świata i wydaje mi się, że w drugim tomie będzie o tym więcej, a jeżeli nie będzie o tym więcej w drugim tomie, to będę generalnie mocno zawiedziony. Natomiast Thunderhead, już kończąc jego temat, to jest pewnego rodzaju sztuczna inteligencja, która została stworzona po to, żeby podejmować decyzje jak najlepsze dla człowieka. I on generalnie wszystko widzi, wszystko wie, nie podejmuje żadnych złych decyzji. Natomiast w tym świecie, jeżeli ktoś y, umiera, bo umierają w tym świecie ludzie tak naprawdę, jest to zasługa wyłącznie jednego organu, czy mogę tak to nazwać? Chyba tak. E, I są to tytułowi kosiarze, i to jest organ kompletnie odrębny od Thunderheada. On jako jedyny w tym świecie mu nie podlega. E, no i kosiarze mają jedno zadanie: mają zabijać. Mają faktycznie kończyć ludzkie żywoty. Bo kiedy kosiarz cię zabija, no to cię nie wskrzeszają. I w tym świecie poznajemy dwójkę naszych głównych bohaterów, czyli Citre i Rowana, którzy zaczynają się na kosiarzy szkolić. I generalnie to jest główny punkt fabularny. Dużo dalej to nie idzie. To znaczy, to jest mimo wszystko głównie książka o szkoleniu tej dwójki. Ciężko mi powiedzieć, żeby autor podjął tutaj jakąś próbę, którą tak mi się przynajmniej wydaje. Podejmie w kolejnym tomie i w trzecim. Również jeżeli tak nie będzie, no to. To mea culpa. Natomiast wydaje mi się, że generalnie to będzie bardziej seria o walce z systemem. W pierwszym tomie tak nie jest. W pierwszym tomie jednak skupiamy się głównie na, no po pierwsze na tym, jak ten cały urząd funkcjonuje, no i też na naszych bohaterach. Motywu jakiejś rebelii, której szczerze mówiąc trochę się spodziewałem, tutaj jeszcze, być może jeszcze, a być może w ogóle, nie ma. Kosiarze są ciężką książką, jeżeli chodzi o taką jednoznaczną ocenę. I dla mnie najważniejsze wydaje się dość konkretne powiedzenie, z jakim, mimo wszystko, typem książki mamy do czynienia. I na podstawie tego możecie wyciągnąć wnioski i ostatecznie stwierdzić, czy ta powieść jest dla was, czy być może niekoniecznie. Wydaje mi się, że duża ilość potencjalnych negatywnych recenzji, które mogą się pojawić po premierze tej książki, to mogą być recenzje wystawione przez osoby, e, które. Będą oczekiwały czegoś zupełnie innego. Oczywiście nie musi tak być, ale wydaje mi się, że jest na to szansa, bo dla mnie osobiście największym błogosławieństwem tej książki, przekleństwem jednocześnie jest ten zarys fabularny, jest ten pomysł na świat, bo wydaje mi się, że właśnie ten koncept świata, w którym śmierci nie ma. Jest tak dość uniwersalnie pociągający. Wydaje mi się, że to jest taki motyw, który może wydawać się interesujący zarówno młodym osobom, jak i tym starszym, które na przykład lubią science fiction i są ciekawe, jak Neil Shasterman to tutaj zarysował. Natomiast ważne jest powiedzenie, że Kosiarza to jest przede wszystkim książka młodzieżowa i przede wszystkim książka rozrywkowa. Jeżeli albo lubicie książki młodzieżowe, albo szukacie w książce dobrej rozrywki, takiej. Frajdy po prostu z czytania. To myślę, że możecie się bawić naprawdę nieźle. I to generalnie jest książka, która mi osobiście dała dużo frajdy. Natomiast też wydaje mi się, że to może być trochę w przypadku tego filmu, tak jak z naszą pogadanką o baśniowej opowieści. Tą spoilerową na kanale książkowisko, bo tam z Gosią i Zuzą przez jakieś dwie godziny gadaliśmy o tej książce, i wydaje mi się, że ja byłem, yy, tak przynajmniej bardzo na sucho patrząc na to, co mówiłem tam. Mogłoby się wydawać, że to jest książka, która mi się bardzo nie podobała, bo ja tam o dużej ilości wad mówiłem. Natomiast koniec końców, Baśniowa Opowieść to była książka, która mi się podobała i bawiłem się na niej dobrze. I wydaje mi się, że tutaj też trochę tak może być, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało. Będzie o sporej ilości wad tej książki w tej recenzji. Natomiast mimo, że jakieś pojedyncze elementy tej książki mogą mnie nie zachwycić, to koniec końców bawiłem się dobrze i na pewno na tom drugi wyczekuję dużo bardziej niż przykładowo na kontynuację She Who Became the Sun, która może wydaje mi się obiektywnie trochę lepszą książką, ale na pewno dała mi mniej frajdy. Więc yy, przejdźmy sobie do tego, co w tej książce działa i do tego, co w tej książce nie działa. Przede wszystkim, co wydaje mi się największą zaletą tej książki, kosiarze są książką bardzo lekką, którą czyta się szybko i przyjemnie. I to nawet mimo poruszanej tematyki, którą jest śmierć, albo też no w dużym stopniu brak tej śmierci. I to nie jest książka jakaś niesamowicie ponura, przybijająca, czy, czy jakaś nie wiadomo jak mroczna. Gdybym miał ją porównywać do jakiejś innej serii młodzieżowej, to wydaje mi się, że porównałbym ją do igrzysk śmierci. Wydaje mi się, że ton jest dość porównywalny. I akurat ton szastermanowi wyszedł naprawdę nieźle. Można bym powiedział, że kościale są odrobinę mniej mroczni niż igrzyska śmierci. Bo to jest z jednej strony. Ton, który sprawia, że ta książka czyta się lekko i przyjemnie, a z drugiej to, no, to nie jest jakaś komedyjka i nie można powiedzieć, żeby ten ton nie pasował do treści, które w tej książce są. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś nie czyta science fiction, bo na przykład uważa, że to są książki za trudne, to wydaje mi się, że ponownie kosiarze mogą być książką dla was, bo ten świat jest... No jest bardzo znajomy. To znaczy, mimo że mamy do czynienia ze światem, w którym śmierci od ponad tam 200 chyba lat yy, nie ma, może nawet dłużej, kilkuset lat w każdym razie, to to nie jest świat futurystyczny. On się wydaje bardzo współczesny, yy, i akurat to jest coś, co mi tak średnio się podobało, ale być może to wynika z tego, że akurat światotwórstwa aż tak dużo w pierwszym tomie nie ma, więc ja miałem trochę wrażenie, że to jest świat, w którym... Wiecie, śmierci nie ma, nie wiem, z 10 lat, a nie kilkaset. Gdybym miał też bardzo ogólnie mówić, to uważam, że pierwsze 60% książki jest dużo lepsze niż ostatnie, tam 40, może 35. O tym, dlaczego tak jest, powiem później. Teraz skupię się na postaciach i tutaj mam pewien problem. Bo postacie to jest pierwszy element, po którym bardzo wyraźnie widać, że to jest książka młodzieżowa. Nasza główna dwójka, czyli Rowan i Citra, wydają mi się bardzo nieodkrywczymi kreacjami protagonistów dla, tej, dla tego gatunku, jakim jest literatura młodzieżowa. Citra jest strasznie irytująca i yy, ja jej bardzo nie lubię. Uważam, że to jest postać, która jest yy, do polubienia właśnie bardzo ciężka, bo to jest kolejna taka oschła, byskata, twarda nastolatka, która yy, dla większości osób jest niemiła, trochę tak mówi, jakby robiła komuś łaskę. No Wydaje mi się, że to jest raczej ten typ postaci którą jeżeli byśmy spotkali w prawdziwym życiu, to raczej byśmy jej nie polubili. Natomiast Rowan jest porażająco zwyczajny. To jest raczej taki prosty, na samym początku sympatyczny chłopak, trochę taki nieśmiały, niejakoś wybitnie ekspresyjny. Jest dużo łatwiejszy do polubienia, natomiast wydaje mi się, że jest też mimo wszystko mniej ciekawy przez dużą część tej historii. To, co wyszło autorowi nieźle i co mi się podobało, to jest to wystawienie naszej młodej dwójki bohaterów na no to bezpośrednie zetknięcie się ze śmiercią, bo w tym świecie śmierć nie ma, no ale, ale oni akurat znajdują się w towarzystwie osób, które tę śmierć zadają, czy też niosą. I wydaje mi się, że ich reakcje na śmierć wokół nich wypadają całkiem naturalnie, co nie jest normą, bo wydaje mi się, że dużym problemem Nila Shustermana, być może nie stricte jako autora, ale... To chyba też jest kwestia tego, że on pisze książki młodzieżowe, a to też mi się wydaje no, problem dużej ilości książek młodzieżowych. Neil Shasterman wydaje mi się w tej książce niesamowicie niesubtelnym pisarzem. To znaczy, już pierwsza scena tej książki to jest scena, która mi bardzo mocno przypominała otwierającą scenę bankartów wojny. I to się czytało naprawdę nieźle, ale miałem takie poczucie, że. No, dobra, panie Szasterman, wiem, co pan chce zrobić. Wiem, że, on, że pan chce od pierwszych scen pokazać mi, jak bardzo inni, budzący strach e, i być może ekscentryczni są kosiarze. E, ja też paradoksalnie uważam, i wydaje mi się, że jestem w mniejszości, że ta książka nie zadaje aż tak dużej ilości pytań, które można byłoby pomyśleć, że, że ona zada. Pytań o naturę śmierci o to, jakie byłoby społeczeństwo, gdyby tej śmierci nie było, bo my generalnie nie widzimy wiecie, takiego stricte funkcjonowania społeczeństwa. Główną część tej książki stanowią no właśnie te zbiory, w których e, nasi bohaterowie udają się z kimś, żeby zabić jakieś pojedyncze jednostki. E, natomiast wydaje mi się, że takiego spojrzenia na całe społeczeństwo, na to, e, na czym byłoby skupione społeczeństwo, gdyby wiedziało, że śmierci nie ma, jakby się zachowywało, jakie miałoby priorytety tego jest naprawdę niewiele. Wydaje mi się, że najciekawszym pytaniem, które zadaje autor, i to też nie jest chyba takie pytanie, które przyszłoby na myśl w pierwszej kolejności, to jest to, w jaki sposób normalizowane są pewne zachowania dla konkretnych grup, czyli to, co, Czyli to, że jedni coś robią i to się wydaje całkowicie normalne. W innych warunkach, w przypadku innej grupy czy w innych czasach, byłoby uważane za coś no, nie do pomyślenia. Natomiast tutaj też w pewnym momencie autor bardzo niesubtelnie i wprost pisze, jaka jest konkluzja i co powinniśmy myśleć. I wydaje mi się, że w tej kwestii najbardziej widać, że to jest książka młodzieżowa. W ogóle też wydaje mi się, że to już też bardzo dobrze widać od samego początku, bo jak mówiłem, pierwszy rozdział to jest po prostu ta scena jak Starantino. Tarantino. Natomiast drugi rozdział, i tutaj mamy pierwsze, się, pierwsze zetknięcie się z tą śmiercią, która nie jest ostateczna, bo po niej można wskrzesić. I to jest taki motyw, że mamy bohatera i jego przyjaciel. To też jest bardzo absurdalne. Jego przyjaciel ma hobby, które polega na tym, że Popełnia on samobójstwa, skacząc z dużej wysokości, i nazywa to plaśnięciem. Chce zrobić jak największe plaśnięcie. I to w ogóle wydaje mi się jeden z najgorszych wątków tej książki, bo ten yy, przyjaciel powraca potem jeszcze w jednej scenie, i to jest tyle. Yy, I uważam to jest tak prostackie, i tak nieodkrywcze, że bardziej, bardziej chyba się no, nie da. Uważam też, że Neil Shasterman ma generalnie niezłą rękę do szeroko rozumianych, emocjonalnych fragmentów. Niekoniecznie fragmentów, które mają być smutne, tragiczne czy, czy wesołe, ale takich, które jakieś emocje w czytelniku mają wywołać. Czyli, na przykład, do zwrotów akcji. Uważam, że w tej książce jest kilka naprawdę niezłych scen, po przeczytaniu których miałem taką reakcję na zasadzie: okej, okay, okej, okay, to mi się podobało, to było naprawdę niezłe. Natomiast jak już wspomniałem, pierwsze 60% książki podobało mi się dużo bardziej niż ostatnie 40 tam 30 parę. Ta książka jest podzielona na pięć głównych części i te trzy pierwsze uznaję za naprawdę niezłe, jak na to czym ta książka jest. Natomiast dwa kolejne podobały mi się wyraźnie mniej dlatego, że tam autor podjął um, kilka takich decyzji fabularnych, które uważam za po pierwsze strasznie naciągane. I generalnie nieudane. Uważam, że to są takie fragmenty decyzji, które nie wyszły i mnie personalnie bardzo wyłączyły emocjonalnie z całej reszty historii moje zaangażowanie bardzo spadło. Szczególnie mam tutaj na myśli taką scenę, która jest mniej więcej w okolicach strony 440, jakieś 60 stron przed końcem książki. Uważam, że fatalna decyzja. Że absolutnie fatalna. I wydaje mi się też, że finał jest raczej nieudany. Znaczy, ostatnia scena, ostatnie sceny. Po pierwsze, wydaje mi się, że od pewnego momentu jest strasznie oczywiste mniej więcej, czy ta książka się skończy, a kiedy już do tego dochodzi, to jest strasznie oczywiste, jak ta końcowa sekwencja wypadnie, więc tutaj generalnie jakiś bardzo zachwycony nie byłem. I też, jeżeli ktoś zastanawia się, czy tę książkę można czytać jako jednotomówkę, no to generalnie nie. Zakończenie też jest takie dość urwane. Jest piekielnie oczywiste, że potem coś jeszcze będzie. Nie wiem, jak to będzie z tobą drugim, ale o tym się dowiem. Podejrzewam, że wydawnictwo to wydaje jeszcze w tym roku. Mój delikatny problem polega też na tym, że, nie spoilerując, od pewnego momentu wątki naszych dwóch, naszej dwójki bohaterów są niejako rozdzielone. To znaczy, mamy wątek Rowana, który jest trochę osobny, i wątek Citry, która też jest troszeczkę osobno. Jeżeli chodzi o wątek Rowana, to on jest po pierwsze dużo przyjemniejszy w czytaniu, bo tam się faktycznie dużo dzieje i daje to frajdę, natomiast wydaje mi się, że wątek Rowana od pewnego momentu dosyć dobitnie pokazuje, z jaką książką mamy do czynienia, bo to jest ten typ przerysowania, który sprawia, że tej historii raczej nie da się brać na poważnie, to znaczy po pierwsze antagonista tej książki jest... Po prostu kreskówkowy. Jest kreskówkowym psycholem, e, który po prostu buduje sobie jakiś kult wokół siebie. I przyznam szczerze, mi się to podobało. Czytało mi się to przyjemnie, ale absolutnie nie mogę powiedzieć, żebym, mógł, żebym to traktował na serio. Natomiast e, wątek Cidry wydaje mi się faktycznie trochę bardziej dojrzały, trochę bardziej poważny, ale z drugiej strony... Ten podział sprawił, że ja dużo bardziej chciałem czytać o Rołanie i o tym, co się tam przytrafia, bo tam się dzieją naprawdę niezłe jaja. No i też warto wspomnieć, że duża część tej książki to są szkolenia naszych bohaterów i one trochę trwają, co wydaje mi się może nie ciekawić wszystkich aż tak mocno. Co do postaci drugoplanowych, jest całkiem nieźle. To znaczy, wydaje mi się, że drugi plan wypada dużo lepiej niż pierwszy. Na przykład Kosiarz Faraday. Uważam, że generalnie bardzo dobrze wykreowana postać. No musiałbym, jeżeli chodzi o moje problemy, to musiałbym wejść właśnie w spoilery, a nie chcę tego robić. Natomiast, koniec końców, po pierwsze, jest charyzmatyczny, po drugie, łatwo go polubić. No, i wyłączając te moje problemy popularne, generalnie dobrze się go śledzi. Antagonista, jak mówiłem, kreskówka, ale taka, która wywołała banana na twarzy u mnie notorycznie. Jest tutaj też pewna. Czy mówi się kosiarka? Kobieta Kosiarz. I ona wypada trochę gorzej niż Faraday, ale też moim zdaniem jest całkiem w porządku. Więc, jak mówię, drugi plan, moim zdaniem wyraźnie lepszy niż pierwszy. Moim kolejnym problemem, jednak jednym już z ostatnich, jest romans, który jest po prostu klasycznym młodzieżowym romansem, który wynika trochę z niczego, pojawia się nagle i bohaterowie się kochają. Ale z drugiej strony ciężko mi to jakoś, wiecie, brać jako poważną wadę, bo nie ma tego dużo i być może w kolejnych tomach to wypadnie lepiej, bo wydaje mi się, że Shasterman relacje pisze całkiem nieźle i relacje między wypadają wpadają w miarę wiarygodnie, jeżeli wyłączymy naszego antagonistę, bo on to, on to ma swój świat w tej książce. No i zbliżając się do końca, wydaje mi się, że w ogóle najbardziej istotne jest to, czy w kontekście tej powieści będziecie mieli to już legendarne zawieszenie niewiary. E, czy po prostu będziecie w stanie uwierzyć w ten świat? No bo macie świat, w którym macie tego Thunderheada, macie społeczeństwo bez śmierci i macie tych kosiarzy, którzy chodzą po prostu w togach jak śmierć e, i zabijają ludzi. E, I to nie jest tak, że wiecie, macie to samo podejście e, u jednostek, które należą do tego zgromadzenia, tego związku zawodowego ciężko mi powiedzieć. Bo niektórzy mają podejście, i to jest akurat, to wyszło akurat całkiem nieźle, że robią to, bo trzeba, próbują sobie to jakoś racjonalizować, no i z drugiej strony macie na przykład podejście, że do tego trzeba mieć pasję i że przez to jesteśmy kimś lepszym i niektórzy ludzie traktują to jako władzę, którą, którą mają, to wyszło całkiem nieźle, aczkolwiek, jak już mówiłem, nie... Nastawiałbym się na jakieś bardzo głębokie przemyślenia, bo ta książka ma kilka ciekawych konceptów, ale jak mówię, autor się ani w to jakoś specjalnie moim zdaniem nie zagłębia, ani też nie jest specjalnie subtelny w tym, co chce powiedzieć. Co jak już wspomniałem, moim zdaniem wynika z tego, do jakiej grupy wiekowej ta książka jest skierowana. Nie dałbym tego może dziesięciolatkowi, ale już osobom w wieku od, powiedzmy, 14 do 16, myślę, że jak najbardziej. No, więc już reasumując, kosiarze są książką przede wszystkim rozrywkową. Jest to książka młodzieżowa. Neil Shasterman, takie mam wrażenie, nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału, jeżeli chodzi o kreowanie świata. Natomiast to, co widzimy w tym tomie, głównie jest to no, sama instytucja kosiarzy i to, jak ona funkcjonuje, jacy ludzie tam są. To jest całkiem ciekawe. Natomiast no, nie ma tego dużo. Bohaterowie pierwszoplanowi są. Na etapie pierwszego tomu, delikatnie mówiąc niespecjalnie, drugi plan wypada dużo lepiej. Są tutaj też sceny, które są bardzo dobre. Książkę czyta się lekko, czyta się ją przyjemnie. Jeżeli chodzi o sam ten element rozrywkowy, no to rozrywki miałem kupę. Jeżeli chodzi natomiast o te problemy, no to fakt, że to nie jest jakaś, wiecie, bardzo ciężka, głęboka i wielowymiarowa historia, to nie będzie. To nie będzie książka Science Fiction, która będzie pamiętana za 30 lat. Za to, jak głębokie pytania zadała i jak bardzo wpływowa była, może być zapamiętana e, ze względu na to, że jest to moim zdaniem bardzo udane połączenie dość lekkiego science fiction e, i powieści młodzieżowej. I w ramach tego, czym historie młodzieżowe są, e, ta książka wypada naprawdę nieźle. Więc, jeżeli młodzieżówki lubicie albo rozrywki szukacie, to jak najbardziej. No i żeby mówić o moich największych zarzutach w kontekście tej powieści, no to musiałbym wejść w spoilery bo są tu takie dwie, może trzy decyzje, które mi się nie podobały bardzo i uprzedzając jakieś potencjalne pytania, to raczej nie są zabiegi fabularne, czy też decyzje, które mogą zostać naprawione przez kolejne książki. No po prostu będę to musiał zaakceptować i na kolejne książki czekam jak najbardziej, bo miałem w wielu momentach banana na twarzy. czytało mi się to bardzo przyjemnie i bardzo szybko i w kontekście drugiego tomu oczekuję czegoś podobnego i czekam mocno, bo uważam też, że ja takich książek też czasami potrzebuję, które są po prostu dobrą, prostą rozrywką, mimo że mają wady, które dla niektórych mogą być poważne, i dla mnie też były. Natomiast no, nie zabiera mi to tego, że rozrywki ta książka dostarczyła mi no, więcej niż kiedykolwiek mógłbym zakładać. Mam nadzieję, że w kontekście kosiarza wyczerpałem temat. No i to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.